Ludzie, miejsce! Dla nowego księcia Krakowa! Mała Mieszkowi! Mała mu! Mała Mieszka! Rozsunąć się, bo pod kopyta traficie! Witamy Mieszka, drodzy Państwo. Powitajmy go owacjami. Niech słyszy, że jest witany serdecznie. Otóż to. Bo dobrze gospodarzy księstwem raciborskim. Ten książę Mieszko, słynął z naturalnego talentu do mądrego zarządzania. Do korowodu Mieszka dołączyli już możni z Krakowa, z rodu Gryfitów, którzy od początku w dążeniach Mieszka do tronu wsparcie dawali. I oto zbrojni Leszka Białego, księcia małopolskiego, drogę Mieszkowi zagrodzili. Nie będzie! Cybłęda! Zasiadał na krakowskim tronie! Nie zgadzamy się na to! Nie zgadzamy! Nie złożymy ci hołdu! Sam papież Innocenty III, bulon significativ nobis, z 9 czerwca 1210 roku nakazuje episkopatowi całej Polski wesprzeć Mieszka w jego dążeniach do tronu krakowskiego i ścigać klątwą kościelną bez możliwości apelacji tych wszystkich, którzy chcieliby stanąć mu na drodze. I tron gotowy do wstąpienia nań księcia raciborskiego Mieszka Laskonogiego, zwanego też Plontonogim. Książę, tron dla ciebie, ten przygotowany. Oto wojowie się pokłaniają, oddając hołd i uznając władzę nowego króla Polski. Witamy nowego króla Polski na tronie. Brawa! Brawa, drodzy Państwo! Sława mu! Mieszko Plontonogi, raciborski piast na początku 1211 roku zajmuje Kraków. Sława władcy Polaków! Mieszkowi! Sława! To raciborzanin tysiąclecia, drodzy Państwo. Nowiny raciborskie w plebiscycie czytelników obrały właśnie Mieszka Plontonogiego raciborzaninem tysiąclecia. Oto władca, który przez kilka miesięcy władał całym krajem. Władzę zwierzchnią nad rozbitą dzielnicową Polską objął wówczas książę Polaków. Po śmierci został pochowany w katedrze świętego Wacława na Wawelu wśród innych władców Polski. Tak oto dokonaliśmy inscenizacji wstąpienia księcia raciborskiego Mieszka Laskonogiego na tron Polski. Sława Mieszkowi! Sława!